Mateusz, wracamy właśnie z konferencji prasowej promującej galę w Spodku 6 marca. Czy wiesz już, z kim będziesz tam się bił? Tak, przedstawili mi jednego zawodnika, ale tam po rozmowach z Polsatem wydaje mi się, że ten zawodnik będzie zmieniony, więc na razie nie będę mówił. Ja sam osobiście też chyba bym wolał, żeby mi go zmienili, bo wydaje mi się, że to jest zawodnik po prostu może nie na taką galę i nie na taką rangę. Także jeśli mi zmienią na kogoś lepszego, bardziej wymagającego, będę bardziej zadowolony. No to zanim zaczniemy trochę o Twojej przyszłości, to wróćmy wstecz. Jeszcze nie rozmawialiśmy o Twojej ostatniej walce. No przeciwnik, no wiadomo było, że to nie będzie nikt mocny, no ale to wyjątkowy się kelner w cudzysłowie okazał. Tak podliczyłem, to on wyprowadził 12 ciosów, wszystkie to były lewe proste, no i chyba żaden z nich nawet nie doszedł celu, z tego co kojarzę. To chyba trochę walka bez historii, prawda? No tak, no ja myślałem i taki trener rosyjski później po tej walce mnie przeprosił. Mówi: Mateusz, ja nie wiem, co się stało, mówi, z tym zawodnikiem. Mówi, oglądałem ostatnią jego walkę i mówi, no nie był to jakiś wirtuoz boksu, ale mówi, przynajmniej przeszkadzał. A mówi, w konfrontacji z tobą nawet nie chciał przeszkadzać. Także tak, wyprowadził 12 lewych prostych i nie można zapomnieć o jego lewym sierpie, nie? Bo jeszcze był lewy sierp. Także no łatwo zarobione pieniądze, aczkolwiek nie tędy droga. Myślałem, że jednak coś będzie coś walki. No mam nadzieję, że to była ostatnia moja taka walka. No ale pokazałeś się polskiej publiczności szerszej, wiadomo, wasze gale o Hikary są pokazywane na kanale Plus. Tutaj po raz drugi już mogłeś się, nie wiem, już trzeci mogłeś się pokazać na Polsacie. Czy odczuwasz jakiś wzrost popularności po walce z Łukaszem Janikiem? No na pewno, no jednak to była gala ta w Łodzi, to było duże wydarzenie. Była to walka w otwartym Polsacie. To na pewno ta walka dała mi bardzo dużo. Zaczęło się o mnie w końcu mówić. Mam nadzieję, że ktoś w końcu mnie zobaczy i coś przełoży się to na jakieś korzyści moje. No, mam nadzieję, że teraz tutaj, 6 marca, będzie to samo. Będę miał dobrego przeciwnika i mam nadzieję, że też pokażę dobry, twardy boks. Podczas gali w Spodku będziesz bronić pasa młodzieżowego, tak? Tak, to będzie obrona. No ale tak jak mówiłem wcześniej, no przeciwnik jeszcze nie jest znany. No, dzięki tym wygranym ostatnio awansujesz już powoli w tym rankingu w WBC. Rzeczywiście gdzieś tam powoli robisz się jakąś tam gwiazdą tego polskiego młodego boksu. Powiedz mi, mierzysz bardzo wysoko. Czy naprawdę myślisz, że jesteś w stanie rywalizować już z tą czołówką światową, taką ścisłą czołówką, bo rzeczywiście widać się postępy u Ciebie, albo po prostu byłeś niezauważany wcześniej. Jesteś w stanie, mówiłeś, że chcesz wyzwać Huka na pojedynek podczas tej ostatniej gali, nie zrobiłeś tego, ale rozumiem, że już bardzo wysoko mierzysz. Tak, no moje ambicje, aspiracje sportowe są mistrzowskie. Trenuję tylko i wyłącznie z tym nastawieniem, żeby osiągnąć ten sukces. Nie wyzywałem w niemieckiej telewizji, ponieważ po tej walce, no powiem szczerze, to tak może by to nawet głupio zabrzmiało. No, nie pokonałem nikogo, żeby cokolwiek robić. Myślałem, że będzie gdzieś twarda, pokażę naprawdę twardy, ładny boks, to można by było. No, po tej walce jednak trzeba było opuścić głowę i zejść z uśmiechem na twarzy i po prostu wydaje mi się, że to nie był odpowiedni moment. A wracając do czołówki, wydaje mi się jak najbardziej. Sparowałem z kilkoma zawodnikami, między innymi z Aleksejewem. Nie chcę tam się chwalić, bo to ostatnio w Polsce było głośno o tych wygrywanych sparingach i przegrywanych. Później walki tego nie potwierdzały. Także, ale wiem, że może jeszcze na walkę z taką czołówką jest troszkę za wcześnie, bo może duże ryzyko by było, bo to naprawdę, no na pewno nie byłbym w żadnej konfrontacji faworytem, ale już niebawem w niedługiej przyszłości myślę, że będę gotów. Powiem tak, jestem teraz gotów, a za rok, dwa,
to po prostu wiem, że ja będę tam faworytem i jak wszystko pójdzie dobrze, zdrowie dopisze, to będzie wszystko po myśli i tytuł będzie w Polsce. Ale gdzieś tam zacząłeś wspominać coś o wadze ciężkiej. Czy to są plany jakieś dalekosiężne, czy jeżeli nie zaczniesz zarabiać jakichś godziwych pieniędzy, jeżeli te walki następne z mocnymi rywalami nie będą satysfakcjonujące od strony finansowej, to już nawet w tej chwili byłbyś gotów przejść do wagi ciężkiej? Czy to jest gdzieś tam właśnie plan na najbliższe tam po trzecim, czwartym roku? To będzie zależało od tego, gdzie będę rozwijał swoją karierę. Jeśli moja kariera będzie się rozwijać w Europie, to na pewno będę walczył jeszcze dosyć długo w kategorii cruiserweight. Jeśli bym myślał o wyjeździe do Stanów Zjednoczonych, no to wydaje mi się, że wtedy trzeba by było myśleć o kategorii ciężkiej. Ale to na pewno nie są plany na najbliższy rok, na najbliższe 2-3 lata. Myślę, że to już jak będę zawodnikiem doświadczonym, będę miał nazwisko, w kategorii cruiser będę w światowej czołówce, albo tak jak zrobił to Tomek, był numerem 1, później przeszedł do ciężki, od razu też wszedł w czołówkę. To było, uważam, że tak należy to robić. No i to wtedy będzie odpowiedni moment. No i wiadomo, boks zawodowy to biznes. Wiadomo, że w kategorii ciężkiej gdzieś w tym momencie swojej kariery już nie muszę patrzeć na jakieś ambicje sportowe, no tylko po prostu trzeba byłoby zarobić na dalszą część życia. Dobiłeś w końcu do tej magicznej liczby 90 kg. Powiedz mi, czy na siłę robisz tą wagę, siedzisz na żelazie dużo, czy po prostu ona sama idzie wraz z wiekiem? Tak. Zaczynałem boksować w kategorii, pierwszą walkę miałem chyba 69 kg. Także to mi idzie, już naprawdę męczyłem się z kategorią półciężką. Już wszyscy mówią, jesteś taki duży na tą kategorię, silny chłop, a nie możesz wygrać walki przed czasem. Jednak zbijanie tej kategorii, już traciłem i dynamikę, i szybkość. Co z tego, że byłem silny, jak nie mogłem precyzyjnie uderzyć, zadać tego decydującego ciosu. Jak to widać, kategoria cruiser mi służy. Na 6 walk w kategorii mam 5 wygranych przed czasem, także to naprawdę mi mój organizm odpoczął. Teraz po prostu mam radość z życia, z treningu, nie myślę o jedzeniu. Kategoria cruiser jest moją naturalną obecnie, no i na razie nie będę tego zmieniał. Ale siedzisz na żelazie, tak jak pytałem, na siłowni dużo, czy po prostu tak naturalnie to wszystko przyszło? Jakoś takie typowo siły nie robię. Staram się robić takie bardziej siłę taką rozwojową, małymi ciężarami coś. Może wcześniej nawet więcej spędzałem na siłowni niż teraz. Dużo robię pompek, jakieś podciągania, tak wszystko bardziej na bazie własnego ciała. Trochę robię ćwiczeń z gumami. Wydaje mi się, że przez ostatnie czasy zrobiłem się szybszy. Przede wszystkim wydaje mi się, zrobiły się szybsze moje nogi, co jest bardzo pocieszające.